Na najbliższą środę zaplanowano posiedzenie Rady Miejskiej Suwałk. Tak jak zawsze będzie ono dostępne online, a link znajdziecie Państwo w serwisie umsuwalki.pl. Ta sesja odbywa się w warunkach zagrożenia epidemicznego, dlatego przewodniczący Rady Zdzisław Przełomiec wystosował apel do mieszkańców. Prosi w nim, by zawsze mile widziani na sesji mieszkańcy tym razem zrezygnowali z osobistej wizyty w urzędzie celem obserwowania sesji i zachęcenia do obejrzenia obrad w internecie. Nie można wykluczyć, że w przypadku, gdy w sali obrad znajdzie się więcej niż 50 osób, sesja zostanie przerwana. Podczas środowej sesji radni oraz obserwujący sesję internauci poznają szczegóły aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Suwałkach. Informacje przekażą im prezydent miasta Suwałk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Prócz informacji o bieżącej sytuacji epidemiologicznej, radni zapoznają się z sytuacją sanitarną w mieście za ubiegły rok. Z opublikowanej przez Biuro Rady Miejskiej informacji wynika, że sanepid odnotował nieznaczny wzrost wirusowych zakażeń jelitowych, czterokrotny w stosunku do 2018 roku wzrost zachorowań na ospę wietrzną. Odnotowano 26 zachorowań na odrę, której rok wcześniej nie było. Sanepid zarejestrował także 2 przypadki świnki i 1 zachorowanie na różyczkę. 2,5-krotnie wzrosła liczba przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu C. W 2019 roku stwierdzono także 5 nowych zakażeń wirusem HIV i 3 przypadki AIDS.